Witam Państwa, Angelika Skrzyp, zapraszam na wiadomości. W sobotę, 23 października, w sali pod Aniołem w Głubczyckim Ratuszu odbył się kolejny zjazd Ochotniczych Straży Pożarnych Powiatu Głubczyckiego. W sali ratusza pod Aniołem odbywa się w dniu dzisiejszym zjazd powiatowy Związku Ochotniczych Straży Pożarnej Powiatu w Głubczycach. Zjazd odbywa się co 5 lat. Jest to zjazd, w którym wybrane zostaną władze Zarządu Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w powiecie głubczyckim. Również zostaną wybrani delegaci na zjazd wojewódzki, jak również członkowie Zarządu Wojewódzkiego Ochotniczych Straży Pożarnych. Tak jak wspomniałem, zjazd odbywa się co 5 lat. Poprzedni odbył się w roku 2011. Powiat głubczycki był reprezentowany na szczeblu wojewódzkim przez dwie osoby. Ja jako prezes Związku Powiatowego Ochotniczych Straży Pożarnych byłem prezydium Zarządu Wojewódzkiego. Pan druh Adam Krupa był członkiem Zarządu Wojewódzkiego Ochotniczych Straży Pożarnych. Myślę, że te 5 lat, które minęły, były latami dobrymi dla Związku Powiatowego. Myślę, że tutaj, jeżeli chodzi o działalność Ochotniczych Straży Pożarnych, możemy powiedzieć tylko w samych superlatywach. Jest to działanie, które wspiera i samorządy, i pomaga ludziom. Ludziom na ratunek, Bogu na chwałę, a więc te czynności przez te 5 lat były wykonywane przez naszych ochotników. Chciałbym również podkreślić, że w tym okresie, o czym będę mówił w sprawozdaniu 5-letnim, zwiększyła się zdecydowanie liczba sprzętu. Jeżeli chodzi o bezpieczeństwo, możemy się jako mieszkańcy czuć bardziej bezpieczni, ponieważ, tak jak wspomniałem, zwiększyła się liczba sprzętu, wyposażenia straży pożarnych. Pocieszające jest to również, że według danych statystycznych nie zmalała liczba strażaków, a więc przeciwnie, o kilka procent liczba strażaków wzrosła, a więc to świadczy o tym, że to zaufanie, które ochotniczy, czy generalnie Straż Pożarna cieszy się wśród mieszkańców w wyniku badań nie tylko w naszym powiecie, ale w województwie i w Polsce, sprawia, że młodzi ludzie gardną się do Straży Pożarnej, chcąc, myślę, z ciekawości, ale po części też czując, że mogą poprzez swoją działalność, poprzez swoje zaangażowanie nieść pomoc wszystkim, którzy tej pomocy potrzebują. I to jest chwalebne, to jest piękne, że właśnie jest taka wewnętrzna potrzeba i wewnętrzna chęć niesienia pomocy wszystkim, którzy tej pomocy potrzebują. A jak wspomniałem, my samorządowcy, zarówno powiatowi, jak i gminni, w każdych tych trudnych sytuacjach, klęsk żywiołowych, pożarów, różnego rodzaju zdarzeń, możemy na strażaków ochotników liczyć i myślę, że te takie wnioski będą płynęły z dzisiejszego zjazdu i będą realizowane przez najbliższe 5 lat do następnego zjazdu, który zgodnie z planem, jeżeli nic się nie zmieni w przepisach, w regulaminach, odbędzie się w roku 2021. Dziękuję. Informacje z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej przedstawi nam dzisiaj, powróciwszy z delegacji, kapitan Waldemar Hołownia. Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Od 17 do 23 października odnotowaliśmy 5 zdarzeń i było to 4 miejscowe zagrożenia i 1 pożar. 22 października około godziny 12 doszło do pożaru suszarni w miejscowości Dzbańcy. Po przybyciu na miejsce zdarzenia zastępów straży odłączono zasilanie energii elektrycznej oraz przy wykorzystaniu podnośnika podano 1 prąd wody na zbiornik suszarni. Po opróżnieniu suszarni z ziarna kukurydzy dogaszono pożar i sprawdzono suszarnię kamerą termowizyjną. 23 października 2 zastępy z JRG Głubczyce brały udział w wypadku samochodowego marki Ford na terenie powiatu prudnickiego pomiędzy Szonowem a Tomicami. Prawdopodobnie w wyniku niedostosowania prędkości do warunków panujących na drodze kierujący pojazdem zjechał z drogi, a następnie dachował. Po przyjeździe zastępów z JRG Prudnik zastępy straży z Głubczyc po przekazaniu odjechały z miejsca wypadku. Ponadto dwukrotnie zabezpieczaliśmy miejsca na drodze, gdzie stwierdzono warstwę błota zagrażającego bezpieczeństwu ruchu pojazdów w Wojnowicach, PGR oraz na trasie Zawiszyce-Lisięcice. Zabezpieczaliśmy w Królowych miejsce zdarzenia, gdzie stojący na poboczu samochód ciężarowy marki Volvo pochylił się niebezpiecznie do rowu. Zostaliśmy zadysponowani także do miejscowości Lisięcice do próby samobójczej. Szanowni Państwo, 22 października w ratuszu w Głubczycach odbył się zjazd oddziału powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej. W zjeździe wziął udział ustępujący zarząd oddziału powiatowego Związku OSP w Głubczycach na czele z druhem Józefem Koziną oraz delegaci z OSP z poszczególnych gmin powiatu głubczyckiego.
Swoją obecnością zjazd zaszczycił radny Sejmiku Wojewódzkiego pan Kazimierz Pyziak. Podczas zjazdu druh Józef Kozina podziękował ustępującemu zarządowi oddziału powiatowego za swoją działalność na rzecz rozwoju ochrony przeciwpożarowej na terenie powiatu głubczyckiego. W dowód uznania oraz za doskonałą współpracę strażaków ze Związkiem Harcerstwa Polskiego druh Ryszard Kańtoch oraz pozostali członkowie przyjaciół harcerstwa złożyli podziękowania druhowi Józefowi Kozinie. Podczas zjazdu wybrano nowe władze zarządu oddziału powiatowego Związku OSPRP w Głubczycach na lata 2016-2020. Nowym prezesem zarządu został druh Adam Krupa, wiceprezesem druh Józef Kozina, drugim wiceprezesem komendant powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Głubczycach brygadier Wojciech Semeniuk, sekretarzem kapitan Waldemar Hołownia, skarbnikiem druh Mariusz Jankowski, członkami prezydium druh Sebastian Baca, druh ksiądz Marek Wcisło, druh Adam Buchaniec, druh Tomasz Głuszek. Pozostali członkowie zarządu to Krystian Malina, Waldemar Kacprzak, Łukasz Śrutwa z Baborowa, Wiesław Cyjkowski z Branic, Mateusz Szymuś z Głubczyc, Jan Rogala, Wiesław Micek, Mariusz Gabłowski z Głubczyc, Ryszard Jacheć, Krzysztof Łobos z Kietrza oraz Ryszard Kańtoch z Głubczyc. Całemu zarządowi składamy serdeczne gratulacje z wyboru i życzymy powodzenia na nowej kadencji. Dziękuję za uwagę i zapraszam na wiadomości za tydzień. Informacje z Komendy Powiatowej Policji w Głubczycach. Pierwsza z tych informacji dotyczyć będzie włamania z kradzieżą, jakiej dokonano w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym w Głubczycach. O kradzieży z włamaniem do specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego głubczyccy policjanci dowiedzieli się dzisiaj około godziny 8 rano. O tej godzinie zostali powiadomieni przez pracowników szkoły. Przybyli na miejsce policjanci, ustalili, że doszło do kradzieży mienia wartości 140 tysięcy złotych. Policjanci na miejscu zdarzenia przesłuchali świadków, zabezpieczyli ślady kradzieży z włamaniem oraz wykonali niezbędne czynności. Policjanci cały czas pracują nad tą sprawą. Zależy nam na jak najszybszym zatrzymaniu sprawców tego zdarzenia. Z apelem do panów, którzy dokonali tego włamania, zwraca się dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Głubczycach Tomasz Kiszczyk. Proszę Państwa, między 21 a 24 października doszło do włamania do specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego, skąd między innymi został skradziony specjalistyczny sprzęt do słuchowej stymulacji sensorycznej. Można tym sprzętem pracować metodą Tomatisa. Jest to bardzo specjalistyczny sprzęt, na pewno nie przyda się osobom, które myślały, że to jest zwykły wzmacniacz. Także apeluję do osób, które to uczyniły, aby się zastanowiły nad tym i aby możliwe gdzieś ten sprzęt albo podrzuciły, albo jakoś gdzieś go zostawiły, dlatego że na pewno do niczego innego ten sprzęt się nie przyda, a jest to wielka strata dla naszych uczniów, dlatego iż badamy uwagę słuchową tych dzieci. Jest to bardzo przydatne i na pewno przynosi wielkie korzyści dla naszych wychowanków. Jest to bardzo drogi sprzęt. Specjalistyczny sprzęt, wart ponad 100 tysięcy złotych i na pewno nikomu nie przyda się do celów typowo nagłaśniających. Dodam, że sprzęt został skradziony niekompletny i na pewno nie przyda się sprawcom do jego używania. Właśnie przed chwilą otrzymaliśmy wiadomość z Komendy Powiatowej Policji w Głubczycach, że sprawcy tego włamania zostali zatrzymani, a skradzione mienie prawie w całości odzyskane. Tutaj należą się podziękowania naszej policji za tak szybkie i sprawne działanie. Niespełna gram marihuany posiadał przy sobie 20-letni mieszkaniec powiatu głubczyckiego. Mężczyzna wyjaśniał, że narkotyki znalazł. Teraz grozi mu do roku więzienia. W nocy z 19 na 20 października głubczyccy kryminalni wylegitymowali osoby siedzące w zaparkowanej Toyocie. W wyniku kontroli pojazdu pod siedzeniem pasażera funkcjonariusze ujawnili zwitek papieru zawartością suszu koloru zielonego. Kierowca oraz pasażerowie zostali zatrzymani, a zabezpieczony susz zbadany. Wynik testu wykazywał jednoznacznie, że zabezpieczona substancja to marihuana. Jedna z zatrzymanych osób usłyszała zarzut posiadania niewielkiej ilości środka odurzającego. 20-latkowi za posiadanie niespełna grama marihuany grozi do roku więzienia.
Zarzut posiadania prawie 1,5 grama środka odurzającego usłyszał 29-letni mieszkaniec powiatu głubczyckiego. Mężczyzna marihuanę przywiózł z czeskiej Opawy. Grozi mu do roku więzienia. 19 października w porze wieczorowo-nocnej Głubczycy kryminalni ustalili, że jeden z mieszkańców powiatu głubczyckiego może posiadać przy sobie środki odurzające. Na jednej z bobrowskich ulic policjanci zauważyli podejrzewanego mężczyznę. Nerwowe zachowanie 29-latka wskazywało, że ma coś do ukrycia. W kieszeni jego kurtki policjanci znaleźli zawiniątko papieru z zawartością suszu koloru zielonego. Mężczyzna został zatrzymany, a zabezpieczona substancja została przebadana. Okazało się, że 29-latek miał przy sobie prawie 1,5 grama marihuany. Jak ustalili funkcjonariusze, przywiózł ją z czeskiej Opawy. Mężczyźnie grozi teraz kara do roku więzienia. Przypominamy, że zgodnie z obowiązującymi przepisami na terytorium Rzeczpospolitej przewożenie, udzielanie, wytwarzanie, posiadanie środków odurzających jest karalne. Rozpoczęły się prace na grobach naszych najbliższych. Chwile zadumy mogą stać się przyczyną naszego roztargnienia, utraty czujności. Na takie sytuacje czekają i liczą ci, dla których zbliżający się Dzień Wszystkich Świętych to jedynie okazja do wzbogacenia się cudzym kosztem. Porządkom na grobach najbliższych towarzyszy zaduma, zamyślenie i roztargnienie. To okazja dla złodziei. Zajęci pracami na grobach nie zwracamy uwagi na to, co dzieje się wokół nas. Pozostawione bez opieki torebki niejednokrotnie wraz z kluczami do mieszkania, dokumentami, pieniędzmi, telefonem, kartami kredytowymi mogą zmienić właściciela. Po powrocie do domu okazać się może, że torebka to nie jedyna strata, jaką ponieśliśmy. Szczególną czujność powinniśmy również zachować podczas korzystania z komunikacji publicznej, zwłaszcza przy wsiadaniu i wysiadaniu. Pamiętajmy także o swoim bezpieczeństwie na drodze. Zapadający szybko zmierzch, opady deszczu i mgły znacznie ograniczają widoczność. Dlatego tak ważne jest używanie przez pieszych i rowerzystów elementów odblaskowych. Na początku października tego roku Zarząd Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Opolu dokonał podsumowania kolejnej akcji Gorączka Złota zorganizowanej w ramach ogólnopolskiego konkursu PCK. Rzecz związana była ze zbiórką groszówek wśród uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych w całym kraju. Akcja trwała 2 miesiące. Od kwietnia do końca maja zebrane na etapie wojewódzkim drogocenne kruszce zostały przekazane do siedziby okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża, gdzie je zważono i przeliczono. Laureat poprzedniej edycji, głubczycki mechanik, po raz kolejny wziął udział w tej akcji. Ogółem zebrano tu 24 kg tych groszówek. Szkoła stanęła na podium, zdobywając drugie miejsce w województwie, tak w kategorii największej kwoty pieniężnej, jak i w ilości zebranych groszówek, przypadających na jednego zbieracza złota. Pierwsze miejsce w tym konkursie przypadło zespołowi szkół elektrycznych w Opolu. To szlachetne przedsięwzięcie zorganizowała i sfinalizowała Maria Farasiewicz, rzecznik idei Polskiego Czerwonego Krzyża na ziemi głubczyckiej przy współpracy z Beatą Lechun, koordynatorem akcji Młoda Krew Ratuje Życie oraz Lucyną Łatą, nauczycielem bibliotekarzem. Panie te podczas uroczystej akademii z okazji Dnia Edukacji Narodowej otrzymały stosowne podziękowania, a wręczyła je prezes Głubczyckiego Klubu Honorowych Dawców Krwi Polskiego Czerwonego Krzyża Elżbieta Kubal. Dyplomy zaś adresowane do społeczności Zespołu Szkół Mechanicznych opatrzone pieczęciami Regionalnego Polskiego Czerwonego Krzyża zostały złożone na ręce dyrektora Zespołu Szkół Mechanicznych Jana Łaty. Gratulujemy mechanikowi sukcesów tej jakże pięknej akcji charytatywnej, z której dochód został przeznaczony na organizację wakacyjnego wypoczynku dla dzieci z ubogich rodzin. Święto drzewa wśród pól to akcja, jaką przeprowadzili uczniowie Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Głubczycach. Dzień dobry, witamy bardzo serdecznie w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Głubczycach. Spotykamy się tutaj dzisiaj na podsumowaniu projektu Święto Drzewa wśród Pól i dzisiaj o godzinie 14 spotykamy się w Parku Historycznym we Włodzininie i tam w ramach tego podsumowania młodzież naszej szkoły oraz zaproszeni goście zasadzi 180 sadzonek tutaj właśnie na terenie tego parku we Włodzininie. Sadzonki te szkoła nasza pozyskała w ramach współpracy z klubem Gaja, w ramach właśnie tego projektu, o którym wcześniej wspominałam. Są to sadzonki miododajne.
Projekt ten jest realizowany w naszej szkole od 2 lat i dzisiaj jest takie swoiste podsumowanie tego i bardzo się cieszymy, że ta współpraca bardzo owocnie się układa i mamy nadzieję na dalszą współpracę właśnie w tym kierunku z klubem Gaja i może z innymi jeszcze jednostkami. Także dziękujemy bardzo. O kilka słów na temat tej akcji poprosiliśmy również dyrektora tej placówki, Bogusława Chochowskiego. W programie, o którym mówiła pani koordynator programu z ramienia naszej szkoły, pani Justyna Zielińska, oprócz sadzenia drzew, mieliśmy także wiele innych bardzo ważnych działań, które pomogły naszym uczniom w pewnych, można powiedzieć tutaj, w rozwijaniu swoich talentów także, bo chociażby umiejętność wykonywania fotografii przyrodniczej, która nie jest taka oczywista i taka prosta, jak się okazuje, czy wykłady, które były prowadzone przez pana profesora z Uniwersytetu Śląskiego, jak i umiejętność znajdowania w terenie roślin, które nadają się do jedzenia i są naprawdę smaczne oraz zawierają wiele interesujących składników, o których nie pamięta się i nie wie się w ogóle, że one nadają się do jedzenia i można z nich robić na przykład pyszne zielone sałatki. Oprócz tego chciałem też powiedzieć, że nasza współpraca z klubem Gaja układała się bardzo dobrze i tak jak już pani Justyna wcześniej powiedziała, cieszymy się z tego powodu, że możemy współpracować z organizacjami ekologicznymi, bo nie pamięta się zawsze o tym, że ekolodzy mają bardzo duże tutaj też pole do popisu, jeżeli chodzi nie tylko o ochronę przyrody, ale także właśnie o taki zrównoważony rozwój również na terenach takich jak nasze, na terenach rolniczych, gdzie właśnie zadrzewienia są bardzo ważne, chociażby ze względu na stosunki wodne w naszych glebach. O tym nie zawsze pamiętamy. Pamiętajmy także o owadach, bo rośliny, które sadzimy, te drzewka, część z nich jest tak zwanymi drzewami, czy ogólnie roślinami miododajnymi, a wiemy, że na dzień dzisiejszy, jeżeli chodzi o pszczoły, jest to tak ważna część naszej gospodarki nawet, że musimy o nie dbać. Jest problem z tymi naszymi pożytecznymi owadami i staramy się również także w ramach tego programu wspierać. Serdecznie Państwu dziękuję za uwagę. Zespół szkół mechanicznych w Głubczycach inwestuje w swoje warsztaty. Dzień dobry, serdecznie Państwa witam w Zespole Szkół Mechanicznych na warsztatach szkolnych. Chcielibyśmy podzielić się nową informacją. Staramy się, żeby nasi uczniowie mieli dobrze przygotowane stanowiska pracy, a tym bardziej, żeby dobrze przygotowywali się do swojego zawodu. W ostatnim czasie doposażyliśmy tutaj nasze warsztaty w nowy podnośnik, który został zakupiony z naszych środków. Obok stoi podnośnik, który kupiliśmy 3 lata temu, ale z projektu Opolskie Szkolnictwo Zawodowe bliżej rynku pracy. Również staramy się dobrze gospodarować z naszych środków i wydawać konkretnie pieniądze na te rzeczy, które są do egzystowania naszych warsztatów niezbędne. Przeprowadziliśmy gruntowny remont stacji diagnostycznej, pomieszczeń gospodarczych tam, i również pomieszczeń biurowych, tam gdzie pracują nasi diagności. Meble zostały zakupione ze środków własnych, natomiast całą pracę wykonali panowie diagności. Stacją kieruje pan Enenkiel z panami Radosławem Uchrynem, Andrzejem Jedlińskim i Bolesławem Mieszkalskim. Tutaj zresztą Państwo mogą zobaczyć, jak nasi uczniowie razem z nauczycielami zawodu realizują godziny zajęć praktycznych. Głubczycki Tygiel. Taką nazwę unosił pierwszy festiwal przedszkolny, którego organizatorem było przedszkole numer 1 w Głubczycach. Dzień dobry. Serdecznie Państwa witam na pierwszym przedszkolnym festiwalu kultury zatytułowanym Głubczycki Tygiel. Tygiel, czyli naczynie, garnek, w którym mieszało się różne produkty, aby powstała jedna potrawa. W znaczeniu naszego festiwalu jest to teren, na którym mieszają się różne kultury. To właśnie tutaj na ziemię głubczycką przesiedleni po II wojnie światowej ludzie przynieśli swoje obyczaje, a my z nich korzystając tworzymy nowe, swoje. Festiwal Kultury Przedszkolnej jest objęty patronatem Powiatowego Muzeum Ziemi Głubczyckiej. Celem naszego festiwalu
jest przede wszystkim rozbudzenie ciekawości dziecięcej kulturą i dziejami naszego regionu, a przede wszystkim kultywowanie tradycji i jej poszanowanie. Mam nadzieję, że w przyszłym roku już na drugim festiwalu spotkamy się w szerszym gronie i będziecie Państwo mogli obejrzeć dalsze losy naszego festiwalu. Dziękuję serdecznie i zapraszam do obejrzenia. We wtorek, 18 października o godzinie 13.15 w świetlicy Zespołu Szkół Mechanicznych w Głubczycach odbyło się spotkanie młodzieży z dr Barbarą Piechaczek, dyrektorem Powiatowego Muzeum Ziemi Głubczyckiej. Wizyta przedstawiciela instytucji kulturalnej związana była z realizacją społecznego projektu o nazwie Spotkania z Kulturą, adresowanego do uczniów klas pierwszych w ramach przedmiotu Wiedza o Kulturze. Barbara Piechaczek w swej prelekcji w sposób jasny i klarowny przedstawiła funkcjonowanie i rolę Powiatowego Muzeum jako instytucji kultury. Swą wypowiedź zilustrowała przygotowaną na tę okoliczność prezentacją multimedialną, zawierającą informacje o działalności muzeum. Opatrzyła je ciekawym komentarzem i dygresjami, uciekając się do wydarzeń historycznych związanych z naszym regionem. Nie omieszkała także zaprosić uczniów mechanika do Powiatowego Muzeum Ziemi Głubczyckiej, zwiedzania wystaw, uczestnictwa w tzw. lekcjach muzealnych i innych przedsięwzięciach organizowanych przez instytucję, którą kieruje. Wizyta dr Barbary Piechaczek, historyka sztuki, to kolejne spotkanie w ramach wyżej wymienionego projektu edukacyjnego. Jego dopełnieniem będzie niewątpliwie wyjście z młodzieżą do Powiatowego Muzeum Ziemi Głubczyckiej i żywy kontakt z jego zbiorami. To już wkrótce, a za miesiąc kolejne spotkanie z kulturą w murach Zespołu Szkół Mechanicznych i nowy ciekawy gość. W dniach od 12 do 16 października w Budapeszcie odbył się 6. Puchar Świata Taekwondo. Impreza ta rozgrywana jest raz na 2 lata. W największym turnieju w historii taekwondo wzięło udział 2927 uczestników z 240 klubów reprezentujących 58 państw. W tegorocznym pucharze Ludowy Klub Sportowy Sparta Głubczyce reprezentowało 6 zawodników: Karolina Konik, Olga Jabłońska, Kinga Sztucka, Bartosz Słodkowski, Michał Jano i Wojciech Żłobicki oraz 2 szkoleniowców: Daniel Jano i Bogdan Brzostowski. Wspaniały występ naszych zawodników zaowocował 3 medalami, 2 srebrnymi i 1 brązowym. W kategorii seniora wspaniale wystąpił Bartosz Słodkowski, zajmując 2 miejsce w walkach powyżej 85 kg. Olga Jabłońska zajęła 5 miejsce w układach, przegrywając o strefę medalową z Finką, która wygrała tę kategorię wynikiem 3-2. Oraz Michał Jano, 5 miejsce w układach, podobnie jak koleżanka klubowa, uległ zwycięzcy finału wynikiem 3-2. W kategorii juniora wspaniale wystąpił Wojciech Żłobicki, zajmując 2 miejsce w walkach powyżej 75 kg i Kinga Sztucka, 3 miejsce walki do 55 kg. Wszystkim gratulujemy bardzo dobrego występu. Dziękujemy za pomoc i wsparcie naszego startu przez burmistrza Głubczyc Adama Krupę. Kolejne starty naszych zawodników czekają już w najbliższych tygodniach. 11 listopada wyjadą bowiem na bardzo prestiżowe Italian Open 2016, a tydzień później do Ciechanowa na 10. Mozivia Master Cup 2016. W dniu 22 października w Łodzi odbyły się zawody karate WKF Światowej Federacji Karate 8. International Champion Cup. W zawodach startowało 240 zawodników z 22 klubów. Ludowy Zespół Sportowy Karate do Głubczyce reprezentowali Szymon Cieślik, Maciej Kowalczyk, Jakub Patriach, Klaudiusz Leliński, Michalina Jung, Oliwia Rojek, Emilia Klein oraz Anna Paruszewska. Start naszych zawodników wykazał ich profesjonalne przygotowanie i umiejętności. Złote medale w kata 14-15 lat oraz kata 16-17 lat zdobył Szymon Cieślik. Srebrne medale w kata 10-11 lat zdobyła Oliwia Rojek oraz w kata 8-9 lat Anna Paruszewska. Brązowe medale w kata 14-15 lat Maciej Kowalczyk oraz Julia Hac i Klaudiusz Żeliński w kata 10-11 lat. Organizatorowi dziękujemy za profesjonalne przeprowadzenie zawodów, do czego przyczynili się wysokiej klasy sędziowie. W dniach 20-23 października w Trzciance odbył się 7. Ogólnopolski Turniej Tenisa Stołowego Olimpiad Specjalnych. Województwo opolskie reprezentowało 4 zawodników, w tym 2 z klubu Jerzyk, działającym przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Głubczycach – Jakub Bielski i Sebastian Wilczyński.
Po zaciętych zmaganiach Jakub Bielski zdobył srebrny medal w kategorii 12-15 lat, a Sebastian Wilczyński wywalczył złoty medal w kategorii 22 lata i więcej. Chłopcy grali również gry deblowe, gdzie wywalczyli medal złoty. Opiekę nad zawodnikami sprawował nauczyciel wychowania fizycznego Dariusz Szałagan. A teraz mamy dla Państwa zaproszenie na kolejny tydzień Głubczyckich Dni Kultury. 30 października o godzinie 11 w kościele parafialnym w miejscowości Równe odbędzie się koncert poetycko-muzyczny pod tytułem Prowadź nas Matko w wykonaniu grupy estradowej Miejskiego Ośrodka Kultury i Teatru Tradycja Zespołu Szkół Mechanicznych w Głubczycach w reżyserii Marii Farasiewicz z udziałem barytona Tomasza Wierzby. Akompaniuje Marian Barzyński. Wstęp wolny. Z kolei w dniu 8 oraz 9 listopada odbędzie się 14. edycja programu integracyjnego Bez Barier w reżyserii Marii Farasiewicz. 8 listopada wystąpią dzieci, a 9 listopada wystąpi młodzież i dorośli. Na wszystkie występy zapraszamy o godzinie 17 do sali widowiskowej Miejskiego Ośrodka Kultury w Głubczycach. Koncerty te to lekcja tolerancji, akceptacji, zrozumienia, przyjaźni oraz miłości. Wstęp wolny. Serdecznie zapraszamy. I w tym momencie nadszedł czas na myśl pozytywną na najbliższy tydzień. Powiedz dziś szczery komplement komuś, kogo naprawdę lubisz. Nie tylko poprawisz nastrój tej osobie, ale i swoje samopoczucie. I to już wszystkie wiadomości, jakie przygotowaliśmy dla Państwa na dzisiaj. Żegnam się z Państwem i do zobaczenia.